Przygotowanie szkiców technologii synchronicznej odbywa się znacznie szybciej niż w systemach opartych o historię tworzenia modelu. W Solitaire szkicuje się bezpośrednio w przestrzeni, bez przechodzenia do oddzielnego środowiska, czyli tzw. szkicownika. Szkice nie są powiązane z płaszczyznami, na których zostały utworzone, dlatego też mogą być po narysowaniu swobodnie przenoszone lub obracane. W modelowaniu synchronicznym wprowadzono pojęcie regionu. Czas rysowania został skrócony do minimum, gdyż użytkownik nie jest zmuszony do precyzyjnego przygotowania szkicu. Nie ma już zatem potrzeby żmudnego przycinania i usuwania zbędnych elementów w celu uzyskania zamkniętych obszarów. W Solitaire wystarczy kliknąć wewnątrz zamkniętego obszaru utworzonego z linii, łuków czy krawędzi modelu, a system sam rozpozna to jako tzw. region. Regiony wykorzystuje się do błyskawicznego tworzenia operacji. Po wskazaniu jednego lub wielu regionów jednocześnie możliwe jest dodawanie lub odejmowanie materiału bryły bez konieczności wyboru konkretnej operacji. Taka eliminacja zbędnych interakcji użytkownika z systemem znacznie ułatwia proces projektowania i zwiększa jego wydajność. Regiony mogą być zaznaczane oknem, możemy też je w prosty sposób sumować bądź odejmować dzięki funkcji inteligentnego zaznaczania zwanej trybem dodaj-usuń. Z kolei połączenie obu tych technik pozwala na jeszcze szybszy wybór interesujących nas obszarów szkicu. Podczas tworzenia podstawowych operacji w Solitaire szkic ulega tzw. wchłonięciu. Nie ma potrzeby jednak powtórnego rysowania takich samych elementów. Jeżeli zajdzie potrzeba powtórnego wykorzystania szkicu, wystarczy użyć polecenia odtwórz, by ponownie znalazł się na ekranie. W technologii synchronicznej uproszczono również proces powielania wybranych części modelu. Dla przykładu, aby zdefiniować kołowy szyk elementów, wystarczy zaznaczyć oknem odpowiedni fragment modelu i zlokalizować w przestrzeni środek obrotu. Powielane elementy dynamicznie pojawiają się na ekranie w zależności od zdefiniowanej liczby wystąpień. Ze względu na brak zależności pomiędzy operacjami w podejściu synchronicznym, tworzenie szyków w Solitaire jest znacznie szybsze niż w innych systemach. We'll be right back.